Hej, witam Was serdecznie z tej strony Rzymianin22 i zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek z serii OMSI Obiektywne Ocenianie. No i w tym odcinku przyjrzymy się, ocenimy, weźmiemy pod lupę pojazd z naszych polskich dróg. Jest to jeden z modeli dostępnych w paczce, właśnie Jelcz 120M ułamane na 3. Wybrałem ten pojazd, ponieważ jest on jak najbardziej zbliżony do pojazdów, które są właśnie w moim mieście. W tej paczce jest jeszcze ten pojazd po faceliftingu oraz pojazdy z automatycznymi skrzyniami biegów, czy to ZF, czy Void. Także na podstawie tego modelu sobie tutaj ocenimy, aczkolwiek od razu też mówię, że w tym ocenianiu będę jak najbardziej się odnosił do tamtych pojazdów, którymi również możemy sobie pograć właśnie w OMSI. No i zaczniemy sobie od pierwszej kwestii, od wyglądu danego właśnie modelu. No i tutaj wygląd naprawdę bardzo fajnie został odwzorowany. Naprawdę widać, że autorzy włożyli dużo pracy, czy to z zewnątrz, czy też w środku. Tutaj jest też kilka takich nietypowych ujęć. No to już jest taka kwestia bardziej gustu, ale naprawdę fajnie jest to wszystko moim zdaniem odwzorowane. No i cóż, jeżeli by się tak nie przyjrzeć dokładnie, to ciężko jest znaleźć właśnie jakikolwiek błąd, ale powiem Wam, że byłem dociekliwy i takie błędy znalazłem. To jest dosyć kwestia taka przypadku, szczęścia bądź nieszczęścia, aczkolwiek po prostu wybrałem sobie pogodę deszczową i bodajże grałem sobie na Jelczu z automatycznym skrzyniem biegów, ale później to sprawdziłem i również właśnie chociażby w tej wersji występuje taki błąd. Mianowicie, kiedy sobie otworzymy drzwi, zwróćcie uwagę, co się stało z naszymi szybami. Otóż przemieściły się one troszeczkę z miejsca na miejsce. Oczywiście miały takie zadanie, aczkolwiek no, nie przemieściły się tak, jak powinny. No bo zwróćcie uwagę, co się stało. Mamy tutaj szparę między samymi drzwiami, a właśnie tutaj oszkleniem. I tak samo w tym miejscu, tak samo to wygląda. Tu jest jeszcze ten błąd, taki dość lekki, jeżeli to tak można nazwać, ale właśnie w Jelczu z automatycznym skrzyniem biegów, nie wiem, czy to ZF, czy Void, po prostu ta szyba przemieszcza się tak, jak byłoby to prawe skrzydło, a nie to lewe. Po prostu ona gdzieś podchodzi nam tutaj pod tą krawędź. No i właśnie, zwłaszcza można to zauważyć przy tej deszczowej pogodzie, kiedy mamy krople na szybie, prawda? No ja tak właśnie sobie zwrobiłem tą kamerę, otworzyłem drzwi i tak patrzę, zbliżam tą kamerę. No i rzeczywiście, coś tu jest nie tak, prawda? No to jest taki po prostu błąd. Tak jak mówię, może niektórzy z Was zauważyli, może nie. Także taka kwestia właśnie związana jest z tym wyglądem i z tym błędem. Kiedy drzwi zamkniemy, tutaj jest już wszystko na swoim miejscu, po prostu szyba się z powrotem jakby przesuwa, wraca na swoje odpowiednio ustawione miejsce. No i tutaj dalej, jeżeli chodzi o kabinę w naszym autobusie, no jak najbardziej wszystko fajnie, prawda? Jeżeli chodzi o na przykład to urządzenie, Pixel Bydgoszcz w tym przypadku, no to tutaj różnie, na przykład w moim mieście ten sterownik jest w tym miejscu umieszczony, gdzie tutaj mamy tą rozpiskę, prawda? No zależy właśnie, gdzie to było montowane, także różnie to wygląda. No tutaj akurat powiem Wam, wentylator jest mi dobrze znany, właśnie również w autobusach w moim mieście właśnie też takie wentylatory montowano ku uciesze kierowców, prawda? No i cóż, jeżeli chodzi o wygląd, to moim zdaniem byłoby tyle, bo innych tutaj zastrzeżeń jakby nie mam. Kolejna rzecz to jest funkcje tego pojazdu, prawda? No i tutaj mamy na przykład awaryjne otwieranie drzwi.
proszę bardzo. Klikniemy sobie drugi raz, drzwi nam wrócą do poprzedniej pozycji. Mamy oczywiście przesuwane szyby, otwierane szyby, dachy. Tutaj szyba oczywiście przy stanowisku kierowcy otwierana. I dodatkowe tutaj na koła takie nakładki ozdobne, jak to woli. Ja zresztą wolę te oryginalne felgi niż te właśnie nakładki ozdobne. No i na zewnątrz to powiem Wam jest tyle. Jeżeli chodzi o środek, to tutaj dochodzi nam taka funkcjonalność jak przyciski tutaj stop na poręczach oraz przyciski nad drzwiami. Aczkolwiek tu jest kolejny błąd, ponieważ kiedy naciśniemy sobie przycisk przy tych ostatnich drzwiach, zapali się nam światełko przy pierwszych drzwiach. Ja tutaj teraz naciskam, wracam na przód pojazdu, tutaj się kamerą odwrócimy i proszę bardzo, mamy zapaloną lampkę z przodu, ale teraz zwróćcie uwagę, mamy lampkę z tyłu, która nie jest włączona. Nacisnę przy pierwszych drzwiach, proszę bardzo, nacisnąłem i mamy włączone już światełko przy ostatnich drzwiach. No tutaj te parę drzwi są po prostu zamieniane, coś, skrypty nie są dograne tak jak być po prostu powinny. To jest taki kolejny błąd w tym modelu. Następna sprawa, też no, trzeba się przyczepić, akurat tu się odniosę do innego modelu, do pojazdu 120M łamane na 3, ale po faceliftingu. No tam niestety brakuje tekstur z tyłu przy lampach. No i troszeczkę rażą, powiem Wam, te białe pola i no szkoda, że nie wydano jakiejś łatki, która mogłaby to właśnie ten błąd naprawić. No niestety jest już troszeczkę czasu minęło od premiery, no i nadal takiej łatki odpowiedniej poprawiającej takie błędy no nie wydano. No i jeżeli chodzi o funkcję, tutaj zwróćcie uwagę, właśnie teraz zapaliły się te kontrolki odpowiednie po naciśnięciu tych przycisków nad drzwiami. No odpowiednie funkcje, no wszystko jest tak jak być powinno, wszystko działa tak jak być powinno, z wyjątkiem takim, że tutaj za cholerę nie można po prostu uruchomić silnika z kluczyka. Nie wiem czemu tak się dzieje, bo ze skrótu klawiszowego jak najbardziej można to zrobić. Tutaj jest przycisk gaszenia silnika, także no jest to coś zupełnie innego i on działa jak najbardziej, ale żeby odpalić z kluczyka, no nie da rady niestety nic z tym zrobić. Także tutaj bardzo fajnie te funkcje działają odpowiednio. Pozostałe też, jeżeli chodzi o wygląd, no bo to też troszeczkę wygląd, a coś nie tak jest ze skryptami. Włączamy sobie spryskiwacz, no i zwróćcie uwagę, co się dzieje, prawda? Teraz celowo wyłączyłem spryskiwacz. O, no i zobaczcie, krople pojawiają się tam, gdzie wycieraczki nie pracują w ogóle, nie mają jakby swojego zakresu pracy, a w ogóle nie pojawiają się w miejscu, gdzie no, powinny się pojawić, prawda? No jest tutaj coś ewidentnie również nie tak. No myślę, że to widać doskonale i to właśnie zależy od wersji pojazdu, jaką sobie wybierzemy. Jeżeli chyba wybierzemy automatyczną skrzynię biegów Jelcza właśnie z automatem, no to krople są w miejscach po prostu, gdzie pracują wycieraczki i są jakby ścierane przez te wycieraczki, ale nie ma je w ogóle dookoła, prawda, na pozostałej powierzchni szyby. No także taki jakby zamiennik, o, taka jakby wymiana. No i tutaj kolejna kwestia się nam kłania. Po zsunięciu tej roletki na sam dół już niestety
nie możemy jej podnieść. Nie ma takiej opcji. Tutaj tą roletkę podnosimy. Działa to bez problemu. Tu nawet jak podniesiemy sobie tak, to ona i tak nam zjeżdża. Tutaj sobie naciskamy, no nic z tego nie da rady. No to to jest też właśnie kolejny taki błąd w tym modelu. I cóż tam dalej? Mam tutaj taką oczywiście listę tych wszystkich takich błędów. I tutaj właściwie to jest tak jakby większość takich kwestii związanych z funkcjami w naszym Jelczu. No i pozostaje, myślę, ostatnia kwestia, udźwiękowienie. No i tu może sobie zaczniemy od drzwi. I ja powiem Wam, że to, w jaki sposób wykonano tutaj dźwięki otwierania, zamykania drzwi, no to jest jak najbardziej, no, 100% realności moim zdaniem. No lepiej się chyba tego nie dało zrobić. Także tu jestem w pełni, pełen podziwu dla tutaj twórców tego pojazdu, no i pozostałych Jelczy z tej całej paczki. Większość osób miała zastrzeżenia, to od razu tutaj będzie taka podpowiedź jakby dla Was, co do szybkości otwierania tych drzwi. Owszem, te szybkości są różne dla pojazdu, jaki sobie wybierzecie. Wydaje mi się, że najbardziej realne są te szybkości. Tutaj ja otworzę te drzwi wszystkie jednocześnie. No, nie otwierają się za szybko, nie otwierają się za wolno. W każdym razie troszeczkę są tutaj różne prędkości dla lewego skrzydła, dla prawego skrzydła. Tu zamykamy jeszcze raz z powrotem. No, najlepsze te prędkości są, pokażę Wam, na numerze 4012. Kiedy sobie wybracie, to pojazd wybracie numer taborowy. No i 4012 to jest taka moja podpowiedź dla Was. Wtedy te prędkości są jak najbardziej fajne. Przy innych, no mamy na przykład bardzo szybko otwierające się trzecie drzwi, a wolno otwierające się środkowe. Tu jest tak mniej więcej na równo, no i ten numer taborowy rzeczywiście jakby przypadł mi do gustu i te prędkości drzwi są jak najbardziej realnie oddane. To jest moje takie zdanie na ten temat. No i przejdziemy sobie do oczywiście udźwiękowienia. Tutaj klakson. Włączamy sobie silnik, oczywiście tak jak mówiłem, ze skrótu klawiszowego, no bo inaczej tutaj za pomocą kluczyka nie możemy tego zrobić. No i tak jak ja tutaj się pierwsze po uruchomieniu wsłuchałem w ten silnik, mamy takie lekkie jakby przyspieszenie po naciśnięciu właśnie gazu. No i tak słucham, słucham, no kurczę, ten Jelcz naprawdę brzmi realnie, także tutaj nawet sam ten dźwięk właśnie takiej pracy apostoły już jest jakby jakimś taką kwintesencją tej realności. Bardzo mi się to spodobało, powiem Wam. Pierwsze drzwi. Naprawdę, naprawdę fajny dźwięk. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o tutaj ten dźwięk w ogóle dla różnych tutaj wariantów tego Jelcza, no, jest najbardziej różny, realny. Dla mnie największe odzwierciedlenie realności właśnie to jest ten pojazd. Właśnie w moim mieście taki Jelcz się porusza po ulicach. Nigdy nie jechałem Jelczem właśnie ze skrzynią automatyczną ZF, Voith. No nie miałem takiej okazji, no z czego oczywiście żałuję, ale tu tam naprawdę też również te dźwięki są na wysokim poziomie, nie ma jakichś tam błędów, że jakieś techniczne sprawy. Także
tam również nie ma się co do tych kwestii, co przyczepiać. Teraz jeszcze sobie tutaj przejdziemy tył, myślę. Sobie włączymy drugi bieg. I w ogóle naprawdę tu jest akurat czterobiegowa skrzynia. No powiem wam, powinno się ruszać z jedynki, ale ta jedynka jest tak krótka, że ja w większości, oczywiście na płaskiej drodze, bez jakiegoś wzniesienia, ruszam z tej dwójki. Ale gdyby to było wzniesienie, to na pewno jedyneczka oczywiście wchodzi w grę. No i tutaj ta dwójeczka, trójka, naprawdę pięknie to brzmi, pięknie to działa, rozpędza autobus bardzo fajnie. Także dźwięki naprawdę mi się tutaj bardzo podobają. No i nie mam tutaj naprawdę żadnych, absolutnie żadnych z mojej strony zastrzeżeń. Co jeszcze jest ciekawe w tym jęczu i jeszcze wam chcę to pokazać. Możemy sobie tutaj w to pole wpisać co chcemy i to nam się wyświetli na naszym wyświetlaczu. I coś takiego może napiszę. Nie wiem, czy to się zmieści. No, jeżeli się nie mieści, to po prostu wychodzi poza obrys i gdzieś tam ten dalej napis ucieka, prawda? Jedyny problem pojawia się właśnie przy takim jakby eksperymencie, że na bocznym wyświetlaczu już ta treść w ogóle się nie pojawia i tutaj również to samo. Ale na przykład, jeżeli bym chciał coś takiego zrobić, no to również tutaj wszystko będzie ok. Jeżeli chcemy ten napis ustawić na środku, to po prostu wstawiamy sobie tutaj kilka razy, powiedzmy, spację, prawda? Zobaczcie, napis nam się przesuwa do prawej, no i wyszło, że prawie, że równo, prawda? Chociaż tu akurat jest teksturka Elbląga, ale MZK Leszno, ja jestem z Leszno, może tutaj taki mały akcentik. Bardzo fajny pomysł. Szkoda, że nie da się tego bardziej jakby dopracować w tym miejscu. Chociaż ja przypuszczam, że jest to wina tego, że my to wpisujemy w pole linii, a kierunek, jeszcze zobaczymy coś takiego tutaj, może się da to zrobić w ten sposób. Niestety nie. Także no, jest to właśnie związane pewnie z tym, że tutaj jakby nie mamy ograniczonego tego pola, a tu jest jakby przestrzeń wydzielona na linię i na kierunek. A tu tylko na linię, no i wiadomo, tu jest bardzo mały ten wyświetlacz, to okienko, bardzo małe, no i dlatego chyba tak ta kwestia no, wygląda. Ale mimo wszystko uznaję to bardzo ciekawa kwestia, ciekawy bajer. Słuchajcie, moi drodzy. Podsumowanie do tego modelu, no i tutaj ciężka decyzja. Wydana została jakaś tam mała łatka do tej paczki jelczy. No niestety tych takich, moim zdaniem, bardzo drażliwych takich błędów, no niestety nie poprawiła. Mamy już troszeczkę czasu po premierze. Ja cały czas tak czekałem z tym nagraniem. Czy w końcu będzie jakaś łatka, jakiś patch, który naprawi takie pierdółki, które są troszeczkę jednak denerwujące. No niestety nie ma tego. No, gdyby tych błędów nie było, to naprawdę ocena byłaby bardzo wysoka, jak nie ta najwyższa. No niestety nie mogę dać takiej oceny. No, żałuję tego bardzo mocno, bo naprawdę ten model, czy właśnie pozostałe Jelcze, są naprawdę bardzo fajnie, realnie odwzorowane. Ale nie są właśnie w pełni idealnie wykonane. Wydaje mi się, że uczciwie zasłużoną oceną właśnie na ten moment z tymi no, z tym garścią tych pierdół, tych upierdliwych pierdół, które
są jakby dostrzegalne przez nas, no to jest ocena 8. Taka jest moja tutaj ocena dla tego modelu. Chciałem dać troszeczkę więcej, ale no, brałem też pod uwagę to, że no, pojazd już bodajże miesiąc jest od premiery minął i no, myślałem właśnie, że będzie jakaś łatka, która naprawi takie właśnie pierdoły i wtedy już naprawdę pojazd będzie tak powiedzmy taka pierwsza klasa, prawda? Taki pełen full ideał. Niestety, no, czekałem, czekałem, nie ma tej łatki i dlatego właśnie jest ocena 8, no niestety nie więcej, na pewno nie mniej, także cieszę się, że w końcu taki model został wydany na emisji. Wiele kilometrów się objeździ, na pewno na różnych mapach, zwłaszcza polskich, no bo to jest właśnie polski pojazd. Także Was zapraszam, jeżeli ktoś jeszcze nie pobrał tego pojazdu, zapraszam Was na fora dotyczące OMSI i do pobrania tego modelu paczki właśnie z pojazdami L120 w różnych konfiguracjach. No i zapraszam oczywiście do komentowania, oceniania tego filmu. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!